Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Labirynt Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Proszę Państwa, niezwykły wieczór, wieczór pełen energii twórczej. Jest ze mną bohaterka tego wieczoru, Anna Domicz. Chcę Pani gorąco podziękować za to, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i ta wystawa w Zambrowie mogła ujrzeć światło dzienne. Proszę Państwa, dla mnie jest niezwykłym momentem powiedzenie tych dwóch zdań. Pani Ania Domicz tą wystawę rysunku i malarstwa dedykuje własnym rodzicom, mamie i tacie. Proszę Państwa, Pani Anna Domicz, kilka słów o niezwykłej malarce, korzeniami wywodzącej się z Zambrowa. A w latach 1988-1990 studiowała Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. A w latach 1991-1996 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1996 roku ukończyła i uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jana Tarasina oraz pracowni rzeźby profesora Gustawa Zemla. W 1999 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2003 roku została finalistką konkursu Obraz Roku 2002. Od 2005 roku do obecnie, czyli 2014, mieszka, maluje i wystawia na Malcie. I dlatego niezwykle się cieszę, że Pani Ania Domicz znalazła tą chwilę i może pokazać swoją twórczość właśnie w rodzinnym mieście w Zambrowie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy po pierwsze mi pomogli zorganizować tę wystawę, a po drugie zjawili się na wernisażu. No i zapraszam do obejrzenia obrazu. Dziękujemy. Ja w imieniu Państwa zadam kilka pytań do Pani Ani. Co jest inspiracją twórczości Pani? Co zainspirowało Panią do tworzenia autoportretów, portretów i też obrazów? Piękna kobieta, jak kobiety. No cóż, w pewnym sensie stopień trudności. Pejzaże, no cóż, wszyscy malują pejzaże. Natomiast portrety są trudniejsze i jeszcze trudniej jest zrobić dobry portret. Ja szczególnie. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa ktoś ma ochotę zabrać głos? Proszę Państwa, wystawa rysunku i malarstwa Anny Domicz zostaje oficjalnie otwarta. Proszę Państwa, zapraszamy do obejrzenia wystawy i do poczęstowania się.